Cześć wszystkim z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku Uncharted 3 Oszustwo Drake'a. Jak wiecie, jesteśmy w Syrii, The Citadel. Jakaś cytadela, 8 chapter, co jest? Dlaczego on mi sam strzelał? Coś kurczę mi tutaj patrz szwankował, ale chyba już jest wszystko w porządku. Dobra, kontynuujemy naszą eksplorację tutaj. No widzę, że jest zamknięte, ale myślę, że możemy się... Kurde, co jest? Mogę się chyba jakoś tędy dostać, co? Okej, dobra. Czy on tutaj wejdzie też normalnie po tym? Nie, on na nas czeka tam na dole, ale... Czekajcie, wszedł! Kurczę, jak on tu wszedł, nie wiem, nie mam pojęcia. No nic, dobra. Idziemy dalej. Nie ma nic tutaj. Hey, help me with this door. No to chyba razem uda się otworzyć, zaraz zobaczymy zresztą. No nie wiem, coś tam gadali i nie... po prostu nie słuchałem akurat tego tekstu, ale tutaj widzę, że są jakieś wejście wyżej widzę, że mamy. Czekajcie, w tą stronę. Wow, zajebiście wygląda, naprawdę. To wszystko. Spokojnie. No, w bok. Kurczę, tak jakoś dziwnie nieraz się tą gałką steruje. No co jest? Patrzcie, nie mogę, no. Okej, dobra, jakoś się udało. Czy tu? Nie. Tędy nie, ale tutaj widzę, że... Da radę się chwycić tego wszystkiego. Wow, zobaczcie miasto, jak to wszystko wygląda z oddali. Naprawdę fajna sprawa, fajne widoki ogólnie, ekstra. Czy nie wiem, czy coś tam czasem nie ominęłem. Ale już nie będę wracał, bo chyba i tak nie mam za bardzo jak. Czekajcie. Wow, są tutaj. No dawaj, kurczę, zabij go. Fuck, mam tylko zwykłą broń. Cholera. Muszę się schować tu na razie. I przeczekać troszeczkę. Czekajcie. No dawaj. Pięknie. Oberwał prosto w łeb. No dawaj. Okej, tego mamy też z głowy, ale czasem tutaj któryś nie wszedł, nie. Jest tam. I zbliża się do nas, ale nie pozwolimy mu na to. Troszeczkę ciężko mi się tu manewruje gałką. Ale daje jakoś radę, przynajmniej tak mi się wydaje. Okej, czy to wszyscy? Nie wszyscy, jeszcze tu jeden jest, ale zaraz się... nim zajmę. O kurczę, granat, uwaga. Czekajcie, możemy go odrzucić, tak? Chwila, czekajcie. Okej. Fuck! Ale żebym go odrzucił naprawdę pełen podziw. No nic, ale ważne, że jakoś przeżyliśmy. Okej, gdzie wy jesteście, co? Nie chcę za bardzo się tam walać na sam dół, wiecie, żebym nie spadł akurat w całe stado ich. Ale widzę, że tutaj już jeden jest. Jeden jest, ale nie bardzo mam jak w niego wycelować, bo go nie widzę. Po prostu nie widzę go. Nie. Czekajcie. Wejdź tu. Weźmy sobie, zmieńmy troszeczkę broń i teraz tak.
Okej, okay, jednego mam, jednego mam. Może wejdę, zejdę sobie tutaj troszeczkę niżej. Jakąś zasłonkę znajdę. O, mamy shotguna. Shotgun może... Nie, weźmiemy sobie... Kurczę. Weźmiemy sobie kałacha. Są tam. Kurczę, butla. Okej, tego mam z głowy. Jeszcze tam chyba jakiś kolejny wybuch był. O, pomału, pomału, spokojnie. Czy to wszyscy? Wydaje mi się, że tak. Otworzę tutaj te wrota, troszeczkę sali mi zawsze tam może pomoże. Może pomoże. Nie, zostaw to, lepiej to zostaw. Pozbierajmy, co jest do pozbierania. Nie, źle zrobiłem. Weźmy, zmieńmy tą broń. To mamy tak, okej. Okay. Amunicję, wszystko pozbierać. Strasznie szybko amunicja się tutaj traci. Zwłaszcza do kałacha. Tu jeszcze coś jest. No i chyba wszystko, co? Tutaj nie wiem, czekajcie, co coś tak podświetluje? O, coś tu chyba jest. Chociaż może i nie. Aha, no tak. Dawaj, Sally. Musimy to we dwóch uruchomić. Okej, okay. Most zwodzony, no popatrz. Ha. Ale te zasłony tutaj nie wyglądają na takie, które wiecie, osamotnione by były. Chyba coś będzie nas tu czekać. Możliwe, że w drodze powrotnej. To są takie typowe zasłony właśnie przed walką. Zaraz, tutaj zobaczmy. O, tu chyba będę mógł rozwalić kłódkę. No dobra, lecę dalej. Na dół? Czyżbyśmy musieli tam na dół zeskoczyć? Chyba tak. Myślę, że się nie powinienem zabić, co? Chociaż nie jestem pewien. Tam jest chyba mgła jakaś. Zaraz. Ręka wystaje. No nie wiem, właśnie teraz wiecie, czy zejść tam na dół? Puściłem. No i niepotrzebnie, cholera, mój błąd. Kolejny zresztą, ale nic. Może to zestrzelę, co? Nie bardzo. Ale tutaj przecież jest chyba jakiś mechanizm. No wejdź z powrotem. Zobaczmy. Nie mogę tego uruchomić za bardzo, ale... Czy to jest na pewno te wejście? Aj, wejdź tam jeszcze raz. Ja muszę tutaj troszeczkę się rozejrzeć. No, wygląda na to, że tam, chyba czekajcie, po tych rurach, czy bym nie zszedł. Troszeczkę tak dziwnie ta perspektywa jest, ale wydaje mi się, że po tych rurach jest możliwość zejścia. Ale jeszcze zanim to zrobię, obczaję dokładnie tutaj, czy nie minę. Możliwe, że to jest ślepy zaułek też. Dobra, spokojnie. Stąd przyszedłem, nie? Tak, z tego miejsca przyszedłem. Tutaj rozwaliliśmy wszystko. Nie, jednak chyba coś jest związane z tą studnią. Jednak będzie trzeba się tam pobawić. Patrzę jeszcze tam, czy po drugiej stronie czegoś nie ma.
O kurczę, chwila, chwila, te rurki to tam są troszeczkę dalej. Ale tutaj, po tej stronie, czy czegoś nie ma? Wejdę i tutaj posprawdzam te inne punkty. A, tu nic. Nie, 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 nie. Spokojnie, spokojnie. Kurczę, no nie mam pojęcia za bardzo, powiem wam. Te wiadro, coś tak... Nie no, z wiadrem to akurat nic. Sali się tutaj cały czas patrzy, jednak chyba... Kurczę, ryzykować jeszcze raz? No nie no, kurczę, inaczej to trzeba zrobić, ale nie mam pojęcia, nie mam pojęcia za bardzo. Zaraz, weź spróbuj to złapać, no. O, zejdź mi, kurczę, co jest? Tak się zaklinowałem troszeczkę. O co tu chodzi, co? Aha, dobra, spokojnie, spokojnie. Kurczę, no. Ale raczej chyba tam do wody nie wiem, czy wskakiwać, czy lepiej. Jednak nic, nam nie grozi. Okej, okej, okej. No to dobra, możemy kontynuować. Okej, tego mam z głowy, szybko tego. Okej, dobra. Dwóch poszło. Kolejna studnia. Nie, to jest tylko jakiś taki jakby dół. Po prostu dół. Dawaj mi tu bronię troszeczkę. Tak jest, tak jest. O, i jest kolejna znajdźka. Pięknie, jakiś dzbanek. I chyba tutaj muszę do góry. Podążać do góry. Zobaczymy, gdzie wyjdziemy w ogóle. Okej, dobra. Spokojnie, zaraz. Zaraz cię wpuścimy. No właśnie, teraz już powinien tutaj dotrzeć. Ja chyba tędy sobie wyjdę. I powinniśmy za chwilę się spotkać znowu. Chociaż nie jestem pewien. Sully, help me out. O właśnie, dobra. Tak jak myślałem, będziemy mogli się tutaj już spotkać. Chloe and Cutter could be in real trouble. Where the hell could they be? Spokojnie, spokojnie. Gdzie oni są? Czy są tu w ogóle jacyś agenci? Tu jest przejście. Chyba tędy, co? Tak, chyba tędy. You in France? We're rescuing you? From what? We thought you were captured. Or worse. Wait, why? Talbot ambushed us at the chateau. It was a trap. Yeah, we figured they must have followed you too. Well, yeah, they're definitely here. Yeah, no kidding. So we might want to think about keeping it down a little. What happened to you two? We've been trying to reach you for over 24 hours. Oh, right, I need to top up my minutes. You're using a prepaid phone? Mate, those contracts are a complete ripoff. What? Mine's broken. Again? Look. Just forget all that. You'll never guess what we've discovered. I've got it all in here. Not only did Elizabeth's spy network stretch all the way over here, but they were all part of some sort of hermetic secret society. The British Occult Secret Service, the School of Night, the Hellfire Club, the Order of the Golden Dawn, they're all connected. So John Dee... And Francis Walsingham, and Walter Raleigh, and even your mate Drake, they were all in on it. But for them, it was all about the power.
controlling their enemies through espionage, deception, fear. Hey, guys. Wait. So Marlowe and her crew are the same secret order 400 years on. Will you cut to the goddamn chase, please? Yeah, we really need to keep moving. Sure. Here, look. Quod est superius? Est secret quod est inferius? As above, so below. That's the key to all of this. We need to get to the highest point of this castle. Thus, the stairs. Well done. No dobra, czyli cała czwóreczka w komplecie z powrotem. Tym razem zobaczymy. Tym razem będziemy poruszać się razem. Tym razem. Ale nie wiem jak długo. No dobra. Zobaczmy. Na dziedziniec pewnie wyjdziemy. Great. Whatever happened to that sneak in, sneak out plan? You what? We can't quit now. Yeah, not when we're so close. Come on, we'll find a way around them. They're here. We just have to find them. Just wait till they get their hands on Cutter. What about the other two? Dobra. Talbot finished them up in France. Mam tu troszeczkę inną broń, widzę. Aj, kurczę, tutaj idź. Może wyjdźmy przez to i zobaczmy. Sniper mode. Okej, myślałem, że to jest cicha broń, powiem wam szczerze. Ale nie. To jest, kurczę, normalny karabinek. Fuck. No dobra, czekajcie, jeszcze raz spróbuję. Tym razem może z tej strony troszeczkę pocelujemy. Tutaj akurat nikogo nie widzę, cholera no. Jest tam, ale stąd nie wyceluję w niego. Może w ten sposób, właśnie. Będzie to może lepsze rozwiązanie niż ostatnio. Fuck! Cholera. Chyba nie zauważyli. Dobrze, jest bardzo dobrze. A, kurczę, za późno. Jednak już teraz nie dam rady tego na cicho zrobić. Okej, dobra. Fuck, granat. Będzie trzeba najpierw chyba się pozbyć tych z góry. Jeden chyba poszedł, co? Tamten na górze, kurczę, jest troszeczkę wkurzający z tym laserem. No nie wierzę, czy ja nie żyję? Nie, żyję. Ledwo co, ale żyjemy. Cholera, najgorsze są te granaty. I leci kolejny. Dawaj, bo mnie z boku tutaj załatwią. Ten się tam na górze ukrywa. Fuck, kolejny granat. No co za koleś, kurczę, wychyl się. Nic z tego. Będę tutaj troszeczkę improwizował. On się nim zajmie, ja tutaj polecę po kolejnego. Chowaj się. Nie wiem, czy to nie był dobry pomysł. It's a grenade!
Dawać, dawać. Przydałoby mi się wsparcie. Cholera, ale żem to zjebał znowu. Kurczę. Sorki za to was. Ale już trzeci raz muszę zaczynać. W pizdu, no. Troszeczkę. Troszeczkę z mojego błędu, niestety. No nic. Tak go załatwię normalnie. Chodźcie, 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 chodźcie tutaj. Trzeba chyba szybko się tym zająć. Cholera, najgorsze są granaty w tym wszystkim. Jeszcze pół biedy, wiecie. No jeszcze byśmy jakoś to przetrwali, gdyby nie te granaty. Tamci mi troszeczkę nie za bardzo pomagają. Okej, okay, tamtego zdjąłem. Cholera, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Wiecie, możemy też użyć granatów. Cholera, zajebiście bym to zrzucił. Ale zaraz zrobię to inaczej. Rzucimy jednego tam. Fuck, drugi idzie. Koło nas jest. Dobra, tu jest jeden koleś. Fajnie, jest zdjęty, jest zdjęty. Tam jest kolejny. Muszę chyba podbiec do góry, bo tutaj inaczej tego nie rozegramy. Czekajcie, tego żebym ściągnął. No, wyceluj, wyceluj z niego. Cholera, ale ja celuję. Zaraz sam zginę znowu. No masakra, masakra. Troszeczkę kijowa pozycja. Naprawdę. Okej, mamy go. Cholera, znowu robię ten sam błąd co ostatnio, ale nic, tego mam załatwionego. Wracam na miejsce. No, co jest? Schowaj się, schowaj się. Wolę ich chyba, wiecie, w ten sposób wykańczać, bo naprawdę... Ciężko mi jest tutaj celować, przynajmniej z tej pozycji, z której jesteśmy w tej chwili. Czekajcie, no tutaj może jeszcze coś zdziałam. Tamtego bardzo dobrze widać zresztą, ale oni cały czas się przemieszczają. Okej, okay, jest, fajnie. Udało się, udało się, jakoś się udało. Kurczę, to była butla. Dlaczego ja z tej butli nie skorzystałem? Nie mam pojęcia. Ale nic, jakoś tam przeszedliśmy to. Przeszliśmy. Przeszedliśmy, dobra. Na górę, tak? Spoko, spoko. Więc się udajmy tam. Czekajcie, jeszcze bym tylko chciał sprawdzić, czy nie ma tu amunicji do kałacha. Granaty, granaty. Perfect. Charlie, give me a hand with this. You through? Yep, clear. Got it. All right, down. No dobra. Tu są, widzę, well, follow me. Bronie. To sobie weźmiemy. Amunicję i co? Na górę chyba, co? Będziemy podążać. Chyba tak. O, kurczę. Dawać, dawać, dawać. Pomóżcie tutaj troszeczkę z nimi. Tam jest kolejny zresztą.
Okej, okay, jest po nim, ale zaraz zobaczę, czy w koło są kolejni. I jak to wygląda? Wygląda na to, że jeszcze są za mną gdzieś, cholera. Ale chyba z góry mnie ostrzeliwali. A może i nie. Cholera, ty mocny, nie? Aha, ten już jest rozwalony. Tamtym też się zajęli. Ja sobie tutaj pobiegnę. Wow. Cholera, dawaj. Nieźle, to chyba tak miało być. Czekajcie, rozbujamy się. Pamiętam to jeszcze za czasów jedynki. Okej, okay, jakoś się udało. Tutaj tamten z góry nas ostrzeliwuje. Muszę jak najszybciej do niego dotrzeć. No, w bok, cholera. Jak mi tutaj ciężko jest tym nieraz manewrować. Dobra, spokojnie, spokojnie. Rozpędzę się i tam do okna powinienem doskoczyć. Tak jest, fajnie, pięknie. Wracamy do gry. Fuck, schowaj się, bo nie wyceluję w ten sposób. Dobra, jest. No kurwa, traf go, ja pierdziel jakiego ja mam zeza, naprawdę. Nie potrafię celować, nie potrafię w takich konsolowych grach w ogóle korzystać z broni. Tu jest fajna broń, bo na pewno jednym strzałem kładzie takich przeciwników. No właśnie. Jeden porządny strzał i mamy z głowy delikwenta. Ja tu oczywiście wszystko zbieram. Jak popadnie, tutaj mam jeszcze amunicję do mojego karabinka i teraz tak. Patrzę teraz, gdzie tutaj mam wyjść. Czekajcie. Weź, czekajcie. Zmienię z powrotem. Nie, cholera. Tą broń. Zastanawiam się właśnie, co dalej mam zrobić. Czekajcie, tu są jakieś drzwi, ale jest trójkąt. Wow, chyba jakiś boss, co? Powiedzmy, mini boss. No, dawaj. Pięknie, nawalamy ile wlezie. Okej, okay, po nim, co? Na to wygląda. No a my kontynuujemy, zobaczymy, zaraz będziemy na samej górze. Dokładnie, jesteśmy. Up here. Hey, keep us covered, all right? Yeah, we'll just hurry it up, lads, okay? We're sitting ducks out here. No dobra, co mam tu zrobić? Zaraz zobaczymy. Wejdę zaraz tam wyżej. Obczaję, o co chodzi. Here. You see? As above, so below. We're definitely in the right spot. Yeah, but the right spot for what? Well, the Crusaders would have hidden the entrance to the crypt somewhere in plain sight. Wait a sec. Yeah, look. That same symbol appears on Drake's map. Right next to this. Of course, Ursa Minor, the North Star. The one fixed point in the night sky. So if we follow that down to the castle, what do you bet it points right to our hidden entrance? Can I see that? Yeah. I want it back though.
Okej, ja w tym miejscu kończę ten odcinek. I zapraszam do kolejnego. Tak więc na razie, cześć.